Halo, siema, z tej strony Damian OP 221 się kłania, a w dzisiejszym odcinku realna seria Farmingu Simulator 2017. Lajkuj, komentuj, udostępnij, zasubskrybuj, żeby nie przegapić oczywiście kolejnego odcinka. Zróbcie tak, żeby dostał wszystkie powiadomienia o nowych odcinkach za pomocą klikając oczywiście dzwoneczek, żeby być zawsze aktywny o nowym filmie. Jak nie chcę przegapić, to się te funkcje zrób i bądź na bieżąco i zapraszam właśnie do opisu. Opis jest od tego, żeby przeczytać i linki są do fanpage'a, do grupki fajnej, tam gdzie zdjęcia możecie wrzucać screeny z gry Izraela i te z Eurotracka i z Farminga i Instagram, a fanpage jest od tego, że ja wrzucam fajne zdjęcia, coś związane z farmingiem, albo coś, albo jakąś grą. Jak będzie mi się podobało, to sobie wrzucę i wrzucam sobie linki oczywiście odcinku. Jakby ktoś nie został powiadomienia, może pewnie na Facebooku został powiadomienie i zobaczył, klika i ogląda. I też tam linki live wrzucam. Właśnie. Zapraszam na bieżąco do opisu i napiszcie hashtag. Hashtag studnia, to przypomnę wam oczywiście serduszko i lecimy tym odcinkiem. Przepraszam, oczywiście widzę, że dawno nie było, z miesiąc prawie. Nie jestem, chyba jakoś tak będzie, bo ponieważ nie było mnie, bo byłem oczywiście w robocie. Właśnie, bo nie miałem oczywiście czasu nagrywać, bo cały czas oczywiście robotę znalazłem. Na dwa roboty pracuję u takiego kolegi jednego. O tym mówiłem wcześniej, że pracuję jeszcze przy remontach, że remontujemy w środku wnętrze mieszkań, czyli malujemy ściany, meble składamy, płytki, tarakoty robimy, właśnie okna wymieniamy, drzwi wymieniamy po to stare wywalić, a nowe było. Te stare, co wywalamy, robimy tak, żeby stare musimy się pozbyć, tak? Żeby z tego oczywiście pieniądze zostać. Właśnie. A tutaj nie ma nic. Ten traktor dalej jest u mechanika. Bo powiedział, że ma na Holanda tę siódemkę do naprawy i Steyrama i Fenda. Nie wiem jakie Fenda, jakiego Vario Fenda ma. I też ja muszę się naprawić i też ma tego. Fiata Punto też do naprawy, bo ponieważ że ludzie przejeżdżają po to, żeby naprawić, żeby ojcie drugie życie dać, a Władimierec nie długo będzie, bo on powiedział, że dużo jest roboty i nie ma kiedy to zrobić, bo inni klienci są i klienci też powiedzieli, żeby szybciej zrobić coś tam, bo ponieważ im posebne to jest, bo ponieważ wtedy mechanik nie zrobi pieniądze. Jak będzie spóźnienie, to mało oczywiście pieniążków zarobię, ale jakoś będzie miał oczywiście na życie. Na ten dom to nie paście, widzowie. Łazienki w tym domu nie ma, kanalizacji nie ma. Muszę cały czas na bieżąco do studni chodzić, to nie było jak w mieście. W mieście to miałeś luksusy. Wanna, odpalasz wodę cieplutka. A tu muszę nagrzać wodę, jak? Oczywiście widzę czajnikiem, bo boiler nie ma. Nie ma, nie było, nie będzie, bo ja mam piec kaflowy. Piec kaflową kuchenkę, mam taka kaflowa, takie ze kaps, takie ze płytek zrobione, a w środku ogień jest i takie metalowe i gary. Takie jak nasze babcie miały. Starym wiejskim stylu domy. Tak u mnie prababcia ma. Kuchenkę kaflową ma. To jak oglądał swagrów, to też swagier miał piec kaflowy i na piecu kaflowym gotował obiady. Takie jak ja mam w tym domu oczywiście i trochę się boję, że może wysadzić, bum. Wielkie takie bum, 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 może być. I tak niedługo ten dom idzie do remontu. Przyjedzie służba, która się zajmuje demolką. Będę musiał moje rzeczy powynosić. Znajomym jestem znajomym, takim sąsiadem nie będę o nim mówił, bo ponieważ on nie życzy, jego nie będę nagrywał, bo jest RODO. Właśnie, bo ponieważ on sobie nie życzy,
żeby wyświetlić się, bo nie chcę, żeby nikt go znał. Prywatności trochę potrzebuje. Teraz tej studni oczywiście widzę, też nie będzie. Bo zamiast studnicę tutaj kanalizację wykopać. Ale przyjedzie taka służba, która się zajmuje kanalizacją i wszystko zrobią, podłączą. Będę miał i będę się cieszył i będę miał cieplutką wodę i nie będę musiał do to i to jak chodzić. I będziemy mieli realitasy w tym domu. Ten dom będzie taki inny. Ten dom chcę zrobić taki Golf Foxa w klimacie. Bo katalog sobie oczywiście oglądałem u architekta. Miał taką jakiś katalog, taka książka, gazeta z domami i sobie tam oglądałem. Był też oczywiście dom z Mazur. Dom z Mazur, tam gdzie miał to meselczyk, gospodarstwo. Tak, pamięta ta wiejskie życie, to taki dom podobny był. Taki sam dom był. On nie powiedziałem, nie, ja wolę taki inny, on coś podobne do Gofloxa. Ja wybrałem, ale nie będę mówił, bo ponieważ oczywiście niespodzianka i niespodzianek oczywiście nie mówi. Niedługo tego domu nie będzie, bo ja ten dom pozbędę. To nie moje, to sąsiada. Takiego sąsiada oczywiście Marka, bo on powiedział, że o nim ona wszystko mówi. Nawet mogę ja mu pokazać, bo on powiedział. I tak każdy mnie widział i ten powiedział, że sąsiad na sąsiada pasy. Tak samo w internecie jest. I on nie ma miejsca na gospodarstwie i musiał tutaj koło mnie. A ja za to biorę pieniądze. Ile? 50 zł za to usymanie tą. To wygląda jak jakaś kukurydza. Trochę kukurydza susy, nie wiem po co. A mówił, że papierosa będzie robił. To nie wygląda, to jest bardziej kukurydza. Co mi napiszcie? O, ukucnąłem. Co mi napiszcie w komentarze, to kukurydza. On mówi, że to jest specjalne przeznaczone oczywiście do papierosu, ten tyton. Pewnie kukurydza susy, nie wiem po co mu, ale... Ale te za informacje, nie on będzie musiał pieniądze za informacje, nie ja. Bo ja on płaci mi za wynajem tego. 50 zł nie płaci. I atraktora nie ma, bo ponieważ przyszedł w sąsiad i zabrał, bo ponieważ biorę, bo mi posemne, bo muszę na pole jechać. A na razie ty nie będziesz mógł używać. Dawno odcinków nie było, dawno oczywiście nie było odcinku, bo oczywiście w robocie byłem i jutro przyjeżdżają budowlance. Przyjeżdża jeszcze taki pan, który będzie wszystko mierzył. Dzisiaj akurat przyjeżdża, dzisiaj mierzyć. Zapomniałem jak się nazywa. Geodeta przyjeżdża, żeby mi wszystko oczywiście pomierzyć. Właśnie. I ja powiedziałem ten potem, żebyś zostawili. Ja otworzę, bo tak i tak będziemy musieli wyjechać. Te krzaki zostaną wycięte, bo ponieważ ogrodnik też przyjedzie i będzie się zajmował krzakami. A ten ogrodnik to jest mój kumpel oczywiście, znajomy oczywiście z budy. Do szkoły razem nim chodziłem. Ja powiedziałem, nie będę dotykał tego, bo jeszcze coś się psuje. Ja wolę, żeby osadza się znała lepiej. Ja dałbym radę samemu to wyciąć, ale żeby tego płota nie uszkodził, bo kiedyś uszkodziłem takiemu koledze jednemu i musiałem naprawiać płot i bulić jeszcze oszkodowanie za zniszczenie. Ale on miał betonowy i rozdrobczyłem mu. Tego nie będzie, przyjeżdża specjalna służba, która nie się zajmuje kanalizacją, geodeta, jutro przyjeżdża architekt z kolegą. Jego kolega to jest oczywiście szef budowlanki, czyli to jest szef oczywiście, który się zajmuje remonty i budowy różnych domów. I przyjeżdża jest taka koparka, która jest przeznaczona do rozwalania oczywiście domów i będą tutaj dom burzyć. I tej opony już nie będzie. Co ja z tym zrobię oponą? Spalę oponę. Nie wolno, bo ponieważ zamanda zostanę i pójdę się do więzienia za palenie opon. Wywalę na złom.
albo niech widz kupi. To jest prawna opona, nawet do traktora albo do samochodu jest sobie nie pasuje. Chyba rapo podobnie do traktora, do samochodu za chuda. Albo ktoś potrzebuje oponę, bo robi pryzmę na kisonkę. Opony bija ziemię i tam będzie kisonkę wywalał. A tam wizyta traktor. Tak. Wizyta. Nie było mnie dawno. A zapyta ta. Damian, słuchaj. A co tu takie piękne, oczywiście ładne i legendarne polskie cudo robi? Co robi? Stoi. A co ma robić? Jechać? Po pijaku. To ma robić. Widzowie, stoi. To jest urzędnik 30. Ostatnio pokusiłem właśnie widzowie pojechać na złom. Powiedziałem, że nie mam traktora. Tamten nienaprawiony. Sąsiad Marek zabrał. Ładnie powiedziałem, nie ma bata na wsi. Trzeba jechać oczywiście na złom i oczywiście poglądy. Nie nagrywałem tego. No powiedziałem, a zrobię oczywiście w survey, nie będę nagrywał oczywiście. Odpocznę od tego nagrywania i zajmę się prywatnym życiem. Takim, którym się zajmuję bardziej oczywiście poza kamerą. Taką. Koguty to od sąsiada zostałem. Bo jak kupował do swojego ciągnika, do Zetora, to dali mu sy, a on potrzebował dwa, a secie to sypadkowo mu dali. I powiedział, a gratisie pewnie dali, przez sypadek. A ja ten traktor oczywiście wyremontowałem, bo on był bardziej tragiczny, był bardziej zniszczony, niezadbany, złom. Nie dało nawet nim jeździ. Ale... A powieta, widzowie, a Władimierca sam nie naprawiłeś? Dałbym radę. Ale... Nie umiałem Władimierca, bo ja nie znam się na remontach na Władimiercach, a na Ursusach to się znam, bo ponieważ kiedyś dziadek mi pokazał, jak to się robi. Bo dziadkiem kiedyś 60 robiliśmy. Perkinsa akurat. Napiszcie, jak wam się akurat podoba ta sydziska. To tu piszę, bo jakieś naklejki. Ta gabina została oczywiście kupiona, bo jest wersja stara, jest wersja nowa, a ja kupiłem wersję oczywiście nową, typ nowy. Daj mu na zimnym. Chyba rapo podobnie z fabryki diesel. Najszybszy we wsi. To chyba kumpel mi zamontował. Kolegeny też ma akurat tutaj zamontowane. Zamontowałem jak najlepsze. A z tu kolegeny są? Są proste, ładne, eleganckie. Najszybszy na wsi jestem akurat. A jak ktoś zobaczy, to normalnie gały z oczu wypadną. Taki piękny, pomarańczowy kolor. Chciałem miodowy, ale nie mieli dosyć dziecki. Powiedzieli, że mają... Ja kupowałem... Powiedzieli, że nawet do 60 nie mieli miodowego. Powiedzieli, że wyczerpało się i powiedzieli, mają podobne. Podobne, powiedzieli pomarańczowy. Powiedzieli, a daj pan co ma. Nawet nie chcę, żeby był szybcy na wsi, nawet nie chcę, żeby sąsiedzi zadrościli. Przez niki tu zamontowałem, miałem 4 zamontować, ale nie dało upchać i musiałem badać. Bo ten wolec nie mógł wejść. Przez to, że było oczywiście za dużo. Gabina to od razu ze salonu sprowadzona. Fabryka zrobiła. W salonie mieli nowy typ i sprzedają gabiny. Nawet są te do 60 różne. Rura to jest ta stara. Ale akurat sąsiadem remontowałem. Sąsiadem? Tak, sąsiadem. Zrobimy tę przejazdkę tym oczywiście Ursusem i też powiedziałem.
A sąsiad akurat tutaj na tej, tu nie mieszka, on mieszka w Zagranicy, w Dziadkowicach. Tak, w Zagranicach mieszka i on pomógł mi wyremontować. Nie chciałem kolegi tego mechanika, ten mechanika namawiać, żeby remontował. Powiedziałem, ja szybciej wyremontuję. I ten Kazik miesiąc, ja pracowałem sobie, kupiłem jego prawie za 500 zł, za 500 zł na złomie kupiłem, powiedzieli, to był jakiś facet, który powiedział, że się nie zna, powiedział, bierz pan za 500 zł i pan dupy mi nie maruj. Za 500 zł powiedział, z taki stan to nie jest warte więcej pieniędzy. Za 500 zł wziąłem, powiedział, nie działa, a co pan zrobi z tym, że nie działa? Ja powiedziałem, wyremontuję, żeby był nowy, tak żeby wyglądał jak z fabryki. Ciebie. A rób pan co sobie, daj pan te 500 zł i flaskę. I postawiłem i mam pieniądze, to ja zarabiałem ciężko po to, żeby bardziej włożyć w remont. Oczywiście tego czujnika, żeby był łaz, jest oczywiście wyremontowana tip-top, żeby było elegancko, fajnie. Napiszcie, jak wam się podoba sylwetka, teraz wsiądę do niego. I zrobiłem wszystko, żeby było w oryginalnych częściach. Ciężko było dostać, ale niektórzy polecali zamienniki, a ja mówiłem, nie chcę zamienników, chcę oryginalne. I oryginalne były takie oryginalne, ale nowy typ. Takie oryginalnie robili, tak jak z fabryki wyjeżdżali, ale na dzisiejsze czasy oczywiście robili te. A zamienników nie chciałem, bo pobałem się, że może coś się zepsuć potem. Bo słyszałem o 60 kiedyś, tutaj taki sąsiad miał czerwoną 60 zamiennik kupił i wypadek miał i zjebał psy fasolił. I głowę miał rozbitą. Powiedział, że traktorze to by mogli mu zamontować poduszkę powietrzną i to by uratowałoby jego. To oczywiście, to prawda. A kiedyś nie było takich rzeczy w latach 80. Odpalam. Kluczyk to już był dawno ładny. W środku włożony. I posłuchaj, ta oczywiście widzę dźwięki, bo dźwięki są z prawdziwego życia z rana. Realistyczny dźwięk. A jutro będę miał nowy domek, będę sobie nowy domku mieszkał. Władimierca będę miał i 60. 60 sobie wyremontowałem ze złomu. Ale zbyt tanie wysoko. Ktoś powiedział, ile ja wydałem na niego. Prawdopodobnie. Jeszcze chciałem powiedzieć, że kredyt miałem jeszcze na remont tego ciągnika. Tu je. A chciałem, żeby widzowie silnik posłuchali. Co dobrze ja zrobiłem. Jest oryginalny klapson dałem od 30. Trąbkę. Klapson. Oryginał. Od 30. A to była oryginalna 30 na złomie. Ktoś pozbył się na złom. Powiedział, że się nie da wyremontować. Nie da się naprawić, a widzowie, patrzcie, naprawiłem. Jednak tego dumny zadowolony, że naprawiłem, a poprzedni właściciel powiedział, że tego się nie naprawiłem. Pewnie się nie znał. Dzisiaj się zajmę oczywiście siewami, sprawdzę, ile temperatura wchodzi. Zasiejemy sobie jęczmień, bo jak mamy mieć krowy, to ja sobie zasieję. Zasieję, póki jak jest oczywiście dobra temperatura. Chyba widzę, będzie wam się podobało akurat. Nowy nabytek ze złomu. Wyremontowany. To te czarne, widzowie. To pamiętajcie, te czarno-biało-sare jakoś tam. To są nasiona.
Coś nie idzie. Chyba będę musiał nóż tapicerski wziąć, żeby wyciąć. Idzie. Musiałem wejść z... Usiąść jeszcze, musiałem sprawdzić co dobrze. Bo kiedyś wesłem i koło odpadło. Ale to była akurat mojego dziadka. On ma inny, on ma polski siemnie konny. On ma taki... Taki polski, ja mam niemieckie. Niemcy to nawet dobre maszyny robili, że się nie psują. Kiedyś Polacy dobre robili, ale przestali robić, bo nie było rąk do roboty. Bo nikomu się nie chciało pracować. Ładny, ładny, mi się akurat podoba. Za 15 tysięcy złotych remont zrobiłem. Kredyta wziąłem, kredyta spłaciłem, bo ponieważ, że pracowałem u kolegi u remontach, to zarabiałem ten ogólnie na miesiąc, nie będę mówił za godzinę, bo to nie jest ważne. Możecie sami oczywiście policzyć. Ja mogę powiedzieć wam, ile na miesiąc zarabiam. Czyli za szybko jadę ten pomacik. Powolutku. Dobra, może to być 15 tysięcy złotych. Ile kredytu wziąłem? 10 tysięcy kredytu wziąłem, a spłaciłem, bo ponieważ miałem taką pracę, co druga praca to 1000 zł na miesiąc, nie 2000 zł na miesiąc zarabiam. Zarobiłem. A potem, bo ja tylko umowę miałem na miesiąc, a potem chcieli przedłużyć i powiedziałem, ja pracowałem tylko oczywiście na pracę. Chcieli przedłużyć umowę, ale nowy przyszedł i mnie zwolnili. Bo ja tylko byłem tak dorywczo sobie zarobić akurat. Pracowałem jako ten do baru, bar właśnie. Taki bar. Bazę pracowałem. Jako pomocnik kucharza. Tylko oczywiście na miesiąc, bo tak poprosiłem, żeby na miesiąc sobie dorobić pieniążków. Ją przyjął mnie. Potem tak dobrze się spisałem, to co przedłużyć. Ja powiedziałem, minął ja to czas. Ja tylko chciałem ogólnie na miesiąc oczywiście. A oni powiedzą, a pan nie zostanie co czas. Ja powiedziałem, nie mogę. Bo ja tylko chciałem tylko zarobić pieniążki właśnie na remont. Jeszcze zapłaciłem pieniądze. Jeszcze 1500 zapłaciłem za remont Władimierca. Powiedział, że będzie fajny, będzie wam akurat się widzę, się podoba. Będziecie nawet błagać mnie, żeby ja wam wszedł. Tego Władimierca. Zobaczcie, to będzie niespodzianka, już widz. Ja wiem, jak będzie wyglądać, bo projekt zostałem. Jedna rzecz mi akurat się nie podoba, ale... To będzie tak samo wyglądało tak samo, ale będzie jedna rzecz dodana. Zobaczymy, nie będę mówił jeszcze o tym. Ja wiem, jak to będzie wyglądało. On powiedział, że może wszystko akurat się zmienić. Ale jeszcze ze czasem to jeszcze wam o Władimiercu powiem. Mówiłem, jakie traktory są jeszcze tam do naprawy i jest ten samochód.
to ja poradzę. Że chłop ciężko pracuje na utrzymanie swojej rodziny. Jestem w swoim własnym warsztacie. To syna jest z Koli. Z Koli, bo syn jego jest akurat praktykantem. Właśnie. Uczy się na mechanika, bo on ma akurat rozmawiałem. Jestem dumny, zadowolony, że jutro będą burzyć mi dom. Ale dzisiaj wieczorkiem wszystkie rzeczy prywatne swoje wezmę, laptopa gamingowego wezmę i do sąsiada pójdę, bo sąsiad sam mieszka. Im nie mogę powiedzieć, nazwiska się nie mówi. Patryk się nazywa. Nie ten Patryk. Patrok, tylko inny Patryk. Bardzo dużo na świecie Patryku, to jest inny Patryk. Nazwisko jak powiem, to on mnie osani. A do Patroka nie jadę. Inny Patryk. Ja mam dużo kolegów Patryka. U niego będę akurat mieszkał, bo ma akurat jeden pokój wolny. Bo on akurat sam mieszka, bo tamten pokój jeden wolny. To kiedyś tam dziadkowie mieszkali w tym pokoju. I on ten pokój wyremontował, żeby traśnie nie wyglądało. A nawet bym do tego, do Wojtka bym pojechał. Wilga. Albo do Sudodolskiego Wojtka, czyli do Majora. Bo oni też oczywiście gospodarstwo prowadzą. Bo Wojtek Sudogolski prowadzi gospodarstwo esiokowe. On ma tylko na gospodarstwie esioka. Nie Major, a Wojtek Wilga. To by nie pamiętam traktorów, ale... Ale o nim mogę mówić właśnie, bo ponieważ on... To kolega właśnie, taki jeden kumpel mój, i wyraził zgodę, żeby imię nazwisko mówić. Wyraził, bo powiedział, że... Chcę trochę być na moich filmach. On kiedyś wystąpił u mnie na teledysku. Pozdrawiam go. Wojtka Wilga. Wilga to też miasto, taka wieś. To jest taki klub i też nazwisko. Taki klub, taki... Że tam na się disco-polowcy koncerty dają. I laski przychodzą i łup, łup, łup. Łubią tym basem. A ja cały czas tutaj oczywiście robię, cały czas sieję tą pszenicę, aby kogoś to interesowało. Jak skończy się, najlepsze to jak będę miał Władimierca, kupię sobie wokówkę, ten nazwa mnie. Bo jeszcze zobaczę, bo na razie nie było, ale facet mówił, że był, ale jakiś Jarek kupił. A nie wiem jaki Jarek, jakiś Jarek kupił. Jakiś Jarek kupił, powiedział, ze 60 jechał bez gabiny, złotą. Chodzi o to, co to Jarek, ogarek kupił. Tak może być, powiedział. Powiedział tak, jest dodatek miotura, ten Ursus. On powiedział, że tego Jarka pierwszy raz na oczy widział. Bo się zapyta, jak pan się nazywa, bo on woli znać ludzi po imieniu. A jak policja przyjedzie i zapyta, jak ten pan wygląda, jak pan się nazywa, jakie nazwisko, trzeba wiedzieć. On nowych ludzi mnie też się pyta, powiedziałem, że tym Nanonek, Damian, jest Damian Petrowski. O nazwiska się nie pytał, bo ponieważ bo o tym kraju się nie mówi o nazwisku, bo ponieważ jest RODO, cały czas o tym będę mówił, bo Switch tego oczywiście nie rozumie. On rozumie, żeby na badania lekarskie pojechać do Chorosy. Krzysztofem Kononowicem w pokoju siedzieć. Oni tam się pogryzą. Będzie tragedia. Pogryzą się, że aż będą musieli
do innego lokalu przenieść. Czyli do innego pokoju, oczywiście psychiatrycznego, bo oni zagryzą się tak jak dwóch psów akurat. Nawet starczy na całe pole. Ile? Połowę może nie starczy, bo będę musiał jeszcze pojechać i zasypać. Nasypać. Mnie zastanawia, czy... Nie, abym porozmawiał przez telefon akurat. Poczekaj, ta widzę, bo architekt. Architekt zadzwonił, bo wibrator miałem. Dobra, widzowie. Pytał się, czy ja nie chciał całego gospodarstwa mieć remontowanego. Ja powiedziałem, nie chcę, tylko oczywiście dom. Napiszcie, widzowie, czy chcę ta, żeby ja wyremontował całe oczywiście gospodarstwo. Nie wiem, ale się domyślam. A ja nie, powiedziałem nie. Bo ja nie mam pieniędzy akurat. Ja uskładałem akurat pieniądze. Uskładałem, bo pół na pół pieniądze brałem. Akurat kredyt spłaciłem. Te pieniądze, co spłaciłem, to mi się zwróciły i poszły akurat na remont domu. Mam na remont domu składane, wszystko jest. Do restauracji, do baru posłem pracował jako pomocnik przy kuchni, po to, żeby pół pieniążku spłacić właśnie kredyt i pół pieniążku dodać na remont. Na remontach, ja też będę, nie, ja przy remontach to nie będę pomagał tam u nich. Oni lepiej nie zrobią, bo ja coś dotknę, to spierdzielę. Najlepiej rób tak. Rób u siebie tak, jak u siebie robisz, a u kogoś rób na ospierdziel. I rób tak, żeby dużo pieniążków zarobić. I tak jest, to jest oczywiście prawda. Chyba skończą się nasiona. Mnie zgaduje, że będę musiał jeszcze tutaj rapopo do mnie przyjeżdżać. I napełniać akurat siemnik. Bo chyba rapopo do mnie nasiona się skończą w siemniku. Albo starcy. Jak starcy, to fajnie, zajebicie będzie. Lubię placki. Dobra. Miniaturka została zrobiona. Jest powoli. Kierownicę to ja na Allegro kupiłem, a naklejki zamówiłem też przez jakąś stronkę tam. Takie oryginalne. Taka i drukarnia robi naklejki takie oryginalne. Tak jakby w fabrykach takie robił. Aha. Fajran. Ja jadę napełnić, wracamy i siejemy, a po ja skończę siać, to koniec odcinka będzie. To wiedzowie, dzisiaj trochę dłuższy odcinek, bo musiałem pogadać trochę, wam oczywiście powytłumaczyć, bo ponieważ za miesiąc akurat mi nie było. Bo pracowałem na pierwszej zmianie i na pół zmiany. Jak zlecenie jest, to słem. Tylko powiedziałem koledze na razie, żeby mnie nie brał do remontów. I okazało się, że przez miesiąc nie było remontów. I dobrze, że zarobiłem pieniążki na remont traktora. Kredyt wziąłem i spłaciłem. Też zarobiłem i... Jak te remonty, jak miałem. Był taki bogaty człowiek, man. Taki bogacz był jakiś. Co... Mój serwat, nie? Zmusił... Nie, przekonał go, żeby więcej zapłacił. I on powiedział, że nie ma co robić pieniędzmi na więcej. I on dał pół pieniędzy posło na remont. Dorobiłem się akurat. Bo
Bo ponieważ... No a prywatne życie też sobie zostawiłem. Też Omiś mi pomógł akurat pieniążkami. Napisał do mnie na Discordzie kupę lat. Sześć lat prawie co nie gadaliśmy. Sześć lat temu graliśmy razem w Farmingę 17 na mapie Riota, jak była premiera. 17 akurat. Idzie? To były widzę fajne czasy. Jak ja musiałem się dołączyć. Ja grałem, ale lagów nie miałem. A Omiś stworzył serwer. To pozdrawiam Omisia. Oficjala. Jest na kanale filmik. Jak graliśmy na Howard Bergman. Kiedyś wam pokażę ten film. Albo linka wyślę na fanbase'a. Niech ktoś sobie wejdzie i zobaczy. Jak ktoś chce, niech sobie znajdzie ten film. Miniaturkę to Omiś robił. I on mnie nauczył w swoim klimatach robić miniaturki i postarałem się bardziej ze samoukiem i sam sobie robię. Sam po siebie, bo jestem samoukiem i się uczę. Uczę się po to, żeby samemu więcej się nauczyć. Tak jak przy traktorze. Kolega pomagał. Bo kolega ten umie remontować, bo nie jest wyuczenia mechanikiem. Mechanik potem poszedł do szkoły oczywiście rolniczej. Z lata mechanika i z lata mechanikiem był, a potem poszedł do szkoły rolniczej na z lata. Ja to jestem cukierny celanik. Po co mi szkoła rolnica, jak samemu można się nauczyć być samoukiem i dzięki temu będę umiał. Po rodzicach tak mam. Czyli po dziadkach i po wujkach trochę się nauczyłem. I to się umie. Dziadek gospodarstwo prowadzi, wujek prowadzi gospodarstwo. Tak jak im się pomagało. Pomagało się na gospodarstwie, to się oczywiście się nauczyło się jak się pracuje. Czyli praktyki takie miałem, takie praktyki rodzinne, czyli pomagałem i się uczyłem jeszcze dodatek, żeby mi się przydało się za kilka lat i się przydało akurat. Przydało się i teraz widzicie co ja robię, jedzę z dziecką i się sieje. I takie rzeczy trzeba umieć, trzeba ogarnąć, a niektórzy nie umiem. Nie umiem, ale się nauczą. Jeszcze czas na naukę jest. Dobra, siemnik wyłączyłem i wracam oczywiście widzę na gospodarstwo, żeby zakończyć odcinek, bo zaraz przyjeżdżają mi mnie mierzyć. Bo oni już wiedzą, jaki dom będzie tutaj stawiany. Mówiłem na początku akurat. Ale teraz mi wypadło z głowy. Aż się rozpędził. Aż nie tą stronę pojechał. Domu muszę się pozbyć, bo ja pieniążki na dom odłożyłem. Pierwsze co zrobiłem, to dom na... Co pierwsze co zrobiłem, oszczędzałem pieniądze na remont. Na remont. Wadimierca. Remontom udało się. Zapłaciłem 1500. Ale tam miałem 12 tysięcy złotych uskładanych. Bo jak ja jeszcze pracowałem kiedyś 5 lat w piekarni. Właśnie. Ja zaparkuję do stodoły. Popatrzcie jaki piękny traktor.
Nie mam jeszcze o się planach wyremontować ten konia. Kopaczkę do ziemniaków wyremontować. Chodzi o to, że kupię farbę sprayu. Taką niezmywalną. Lajkuj, komentuj, udostępnij, zasubskrybuj. Dobra. Widzimy się na następnym odcinku. Do zobaczenia, na razie, pa pa.